Nie da się ukryć, że EA wydaje troszeczkę za dużo kart i w grze panuje zamęt, ale w tym wszystkim plus jest taki, że można budować już od groma szalonych składów za mniej niż milion monet, które są niesamowite, a zawierają karty, na które większość osób nawet nie spojrzy. I dzisiaj mam dla was taką ekstremalną drużynę, z której śmiało jako rezerwowych polecić mogę z 8 zawodników. Zaczynając budowę, na ataku ląduje urodzinowy Sorlot, 4 gwiazdki sztuczek i 5 słabszej nogi, 195 cm wzrostu, 92 wykończenia i 94 siły strzału, a do tego Norwek ma jeszcze inną wielką zaletę, o której wspomnę później. Obok niego znalazł się Mukoko, realnie bardzo szybki gość, posiadający także 4 gwiazdki sztuczek oraz 5 słabszej nogi, a do tego złoty styl gry technika, więc łatwo się domyślić, że ten typ kręci się z piłką jak wiadomo co w przeręblu, a do tego jego strzały nie odbiegają od Sorlota. Kończąc atak zamyka go drugi Forsolinego, 90 tempa i 92 driblingu, więc też Włochy można poszaleć jak niejedną ikoną, a tempo realnie zdaje się być lepsze, bowiem posiada on złoty styl gry szybkość. Wchodząc w drugą linię, witamy się z Kandrewą. Wszystkie statystyki ważne dla napastnika czy skrzydłowego ocenione co najmniej na 90, do tego podstawowa wiedza o grze w defensywie i fizyczności, więc realnie jest to fantastyczny piłkarz na doczepkę w środku pola do formacji 4-3-2-1 czy 4-1-2-1-2 i do tego ma złote powershoty, 4 gwiazdki sztuczek i 5 słabszej nogi, a kosztuje 36 tysięcy monet. W samym środku wylądował Stach i aż chce się zapytać: Stachu, gdzie pieniądze są za las? Ale Stach, będąc w gangu Hulita, mierzy 194 cm wzrostu, ma 5 gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi, a do tego złote przechwyty. Nie lubię tak mówić o piłkarzach w grze, no ale faktycznie to jest Chip Vieira, którego wspiera tutaj Barella, no i tak samo gość jest w gangu Hulita, choć występuje tutaj najbardziej na doczepkę, ale realnie, jak się okazało, pomimo braku rozbudowanych gwiazdek czy stylów gry, Włoch ma wiele atutów, jak chociażby mocarne strzały z dystansu. Wchodząc w linię obrony, witamy się z Gosensem, będącym bardzo mocno osadzonym w gangu Hulita, no ale do tego Niemiec jest widocznie silny, mierzy 183 cm wzrostu i ogólnie grało mi się nim lepiej od chociażby Ashley Cola w najlepszej wersji, który kosztuje z pół miliona, a Gosens kosztuje obecnie 16 tysięcy monet. W tym zespole w każdej linii musi znajdować się jakiś wielkolud, więc tutaj wylądował Bisek. Realna ocena na SEO jest u niego wyższa niż podaje karta, ale co najważniejsze, przy takim tempie Niemiec mierzy 196 cm wzrostu. Nawet Laurent Blanc jest od niego widocznie niższy, więc łatwo się domyślić, jakim zasięgiem nóg dysponuje ten zawodnik, obok którego dla zgrania znalazł się Rudiger, kosztujący ze 150 tysięcy monet. O nim wiadomo, że jest niezły, ale to jest ciekawe, bo normalnie do podtrzymania chemii daje się jakichś tanich zawodników, a tutaj jest zupełnie odwrotnie, aczkolwiek obecność takiego defensora ma swoje plusy, bo naturalnie Rudiger stabilizuje całą linię obrony, zamykaną przez Ifa de Marcosa, który pojawił się tutaj tylko na chwilę, bo w jego miejsce normalnie wskoczyć może Bellerin za zadania, którego większość z nas zapewne lada moment odblokuje. I najlepsze na koniec. Zaczynałem dzisiaj budowę od ataku, bo żeby podtrzymać chemię, na bramce musiał wylądować Iker Casillas. Najdroższy piłkarz w tym zespole, który realnie, już teraz uczciwie powiem, że jest najsłabszym ogniwem w tej ekipie. No i to jest całkiem ciekawe, bo ten skład da się kupić za maks 700 tysięcy monet. Realnie on gra, jakby kosztował kilka milionów. Zresztą zagrałem nim połowę FUT Champions i bawiłem się świetnie. A Rudiger i Casillas pochłaniają mniej więcej połowę tej kwoty, żeby utrzymać maksymalne zgranie. No ale nie zmienia to faktu, że jak za tę cenę, ta ekipa jest wybitna. A co lepsze, podesłał mi ją jeden z widzów o imieniu Jakub, bardzo dokładnie opisując ten skład. No i jak widać, spodobał mi się on na tyle, że ostatecznie postanowiłem go przetestować, a finalnie jest on na tyle fajny, że znalazł się na YouTube. Zbyt tani, by wylądować w serii dobre, ale droższe, zbyt dziwny, by znaleźć się w serii tanie, ale dobre, ale ostatecznie świetny i może trzeba stworzyć jakąś nową miniserię typu składy do miliona monet od rzeźników kartomanii, no bo po tym, co mi podesłał Kuba, jestem otwarty na wasze propozycje. W każdym razie, co do tej ekipy, Sorlot jest tani, ale nie cieszy się chyba popularnością, bo ma
bardzo słabą zwinność, natomiast jak się okazało, to nie ma większego znaczenia, bo gość z tym tempem i wzrostem rozpędza się z R1 niewiele gorzej od Toty Haalanda, a jednocześnie jest tak potężny, że trudno wytrącić go z równowagi i ma wykończenie stojące na poziomie jakiegoś Puszkasza, no a przypominam, posiada on 5 gwiazdek słabszej nogi. Obiegając boisko, Sorloth zostawia bez problemu wszystkich w tyle, no ale nawet wewnątrz pola karnego jemu tak odbija się piłka, że nawet spamowanie strzału daje mu wielką szansę na zdobycie gola. Obok niego Moukoko jest małym przeciwieństwem, bo Niemiec jest znacznie niższy, ale mimo to ma 85 siły, a z piłką przy nodze kręci się jak jakiś George Best i realnie, przynajmniej wewnątrz pola karnego, jego wykończenie stoi na poziomie Irlandczyka, a przy tym jest on równie szybki i wbrew pozorom prawdopodobnie ze względu na style wcale nie ustępuje mu jakoś bardzo Orsolini, no ale chociaż Włoch ma nieco skromniej wyglądającą kartę, wszelkie braki nadrabiają poszczególne umiejętności. 90 tempa zdaje się być wyższe, bo ma złoty styl szybkość, 88 wykończenia wygląda realnie lepiej, bo ma 93 siły strzału, więc nawet mniej celne uderzenie często przelatuje obok bramkarza. 85 równowagi nadrabia siła notowana na 86, a z kolei sama równowaga zaniża Dryblin, który i tak oceniony jest na 92, więc Orsolini to typowy ukryty rzeźnik i takie trio szybkich, silnych napastników, gdzie ten najszybszy, ale nieco sztywniejszy Sorloth wspomagany jest ze skrzydeł przez dwóch świetnie kręcących się piłkarzy, no naturalnie musi dobrze działać i w tym przypadku działa, chociaż ważne jest, jak ci zawodnicy wspierani są przez drugą linię, no bo oczywiście tutaj najbardziej w oczy rzuca się Kandreva, który do defensywy cofa się z prędkością bocznego brońcy, a gdy ruszy w ofensywę, zamienia się w czwartego napastnika, który gdy przyjdzie co do czego, pozwala grać tym zespołem nawet na ustawieniu 4-4-2, no bo on chociażby świetnie odnajduje się w roli prawego pomocnika, więc piłkarz niebywale wszechstronny, ma nawet te 5 gwiazdek słabszej nogi, w wyjściowym składzie umieścić można go nawet na pozycji strajkera, czy właśnie prawego pomocnika, a kosztuje 36 tysięcy monet. Coś niebywałego, bo jego jedyną wadą jest przecież nieco niższa siła, no ale tak wygląda po prostu FC24 w marcu. A z kolei Kandreva przy Stachu wygląda jak kurdupel, ale Niemiec pełni tutaj rolę bardziej typowego SPD, dobrze mu to wychodzi i rzadko podłącza się do ataku, no bo zamiast tego wspiera defensywę i szkoda jedynie, że w tej pomocy Barella jest piłkarzem mającym 3 gwiazdki sztuczek i słabszej nogi, bo w porównaniu do kolegów on jest nieco ograniczony, ale jeśli chodzi o dribbling, rozgrywanie czy strzały z dystansu daje cały czas radę i to jest najważniejsze. No, nawet jeśli wydarzy się już jakaś tragedia, to za nim stoją Rudiger i Bisek, który dla zainteresowanych ma jeszcze wyżej ocenioną kartę w formie, ale nawet ta obecna tutaj daje radę, bo wygranie pojedynku powietrznego z Niemcem jest niemalże niemożliwe, próbować czegoś takiego mógłby chyba tylko Toty Haaland, a z kolei zakres jego nóg jest tak potężny, że nawet jeśli znajduje się on teoretycznie nieco dalej od przeciwnika, i tak będzie w stanie wyłuskać mu piłkę, przez co, tak jak wspomniałem, realnie najsłabszym ogniwem w tej ekipie jest Casillas, będący po prostu średni, ale patrząc na to, jak gra ten skład, jak piłkarze się ustawiają i wspierają, żwawo wracają do obrony, dobrze wystawiają się w ataku i tak dalej, obecność Hiszpana po prostu da się tutaj przeboleć, no bo czasem jest tak, że zbuduje się ekipę z tanich, dobrze wyglądających kart, a one jakoś ze sobą nie współgrają, zostawiają luki w obronie, destabilizują pomoc i tak dalej, a ta drużyna no bardziej wygląda jak ekipa ikon za 10 milionów niż randomowy skład za 500 000, więc z racji na te wszystkie fakty jest po prostu niesamowita i jeśli chcecie się zabawić, sami sprawdźcie, czemu tak jest. Na zakończenie wspomnę tylko, że taktyki, których używałem, cały czas są te same i pokazałem je w ostatnim filmiku o taktykach. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!